Jest to taka idea propagowania właśnie wypoczynku blisko natury, bezpośrednio albo w gospodarstwach, albo w miejscach takich, gdzie jest prowadzona działalność edukacyjna. Myślę tutaj o zagrodach edukacyjnych, czy pasja w ogóle życia, funkcjonowania w środowisku wiejskim. I jak widać, sprawdza się ta idea, są laureaci, są propozycje dla wypoczynku właśnie blisko natury, całymi rodzinami. Jak słyszymy, jest to dobre uzupełnienie dla tej oferty takiej o charakterze dużych czy średnich hoteli w regionie. Chcemy propagować tę formę, jest to pewnego rodzaju uzupełnienie, pewnego rodzaju też alternatywa dochodu dla obszarów wiejskich, gdzie trudno myśleć o jakiejś produkcji towarowej, rolniczej. Jak widać, ma to w niektórych przypadkach wyraźną dochodowość, gdzie poprzez cały sezon można zarobić na utrzymanie całoroczne. Także jest to forma też alternatywnego działania na obszarach wiejskich. Zapewniamy wszystkie cywilizacyjne wynalazki, a więc łazienkę i ciepłą wodę i nawet w namiotach, bo część naszych gości mieszka w namiotach i myślę, że to jest dla nich główny atut i magnes, że będzie tak trochę jak w domu. No, u nas po prostu można zwolnić, trochę dojść do siebie. Współpracujemy lokalnie z paniami, które są naszymi sąsiadkami, natomiast właśnie, żeby zapewnić pewien poziom i to, do czego są przyzwyczajeni nasi goście, nasze panie odbywają każdego roku takie dosyć długie, 10-dniowe szkolenie i staramy się łączyć lokalne smaki trochę z prostą, światową kuchnią. Mamy rowery, więc zachęcamy do trochę bliższych wycieczek, współpracujemy z firmami kajakowymi, więc nasi goście mogą brać udział w spływach. Staramy się pokazywać im, zachęcać do zwiedzania Warmii. Nasza zagroda edukacyjna przystosowana jest do prowadzenia przeróżnych warsztatów dla osób w różnym wieku, od przedszkola do seniora. Mamy takie warsztaty. Są warsztaty robienia bab motanek, zielarek, są warsztaty robienia bab powiernic, robimy eliksir miłości, czyli są warsztaty zielarskie, robimy nalewkę chrzanową, która wspaniale działa na obolały żołądek. Robimy również warsztaty z płaskorzeźby w glinie, z garcarstwa, również typowe wiejskie pracy, tak jak dojenie krowy i robienia swojskiego masełka. Także przeróżne mamy asortymenty, i każdy, kto przyjdzie do nas, znajdzie dla siebie warsztat, w którym będzie mógł się sprawdzić. Inne warsztaty to takie jak dekupaż, florystyka, a także robienie średniowiecznego ziołowego papieru czerpanego. Mamy animatorów, którzy pracują w naszej zagrodzie edukacyjnej, ale większość warsztatów razem z mężem prowadzimy, bo my jesteśmy ściśle związani z edukacją i stwierdziliśmy, że taka zagroda edukacyjna to będzie uzupełnienie i realizacja naszych marzeń, stworzenia właśnie takiej nietypowej agroturystyki. Robimy warsztaty dla grup zorganizowanych. Przygotowaliśmy w tym roku taki bogaty folder, który przedstawia atrakcje naszej zagrody, ale również i programy edukacyjne. Rozdawaliśmy oczywiście te ulotki na różnych targach, rozsyłaliśmy po szkołach, przedszkolach, ale bardzo dużo poszło dobrej opinii od ludzi, którzy u nas byli w eter i nie oszukujmy się, reklama pantoflowa jest jedną z najlepszych w Polsce.